Cześć! Jeśli teraz spodziewaliście się zobaczyć recenzję Huawei P10, niestety rozczaruję Was, ale jest inny temat, który warto poruszyć w osobnym wideo. Dziś bowiem pojawiły się informacje, jakoby Huawei P10 nie miał warstwy oleofobowej. No i powiem Wam, że jeżeli to jest prawda, to ja będę szczerze rozczarowana, bo smartfon kosztuje 2699 zł, jest flagowcem Huawei'a i nagle się okazuje, że nie ma czegoś, co podstawowe smartfony mają. No to by było słabe. Huawei P10 dostarczany jest użytkownikowi w pudełku z naklejoną fabrycznie folią, co już zdążyliście pewnie zauważyć w pierwszych wrażeniach z użytkowania tego modelu. No ale... no właśnie. Spróbujmy ją zdjąć. To nie jest wcale takie proste. Pewnie wielu z Was te dwa słowa, czyli powłoka aleofobowa, niewiele mówią. No to już Wam wyjaśniam, o co chodzi. Po pierwsze, powłoka ta sprawia, że ślizg palca po ekranie jest dużo przyjemniejszy niż normalnie. No a po drugie, odciski palców są mniej zbierane przez wyświetlacz. No i teraz przekonajmy się, czy aby na pewno Huawei P10 taką powłokę ma. Bo wiele wskazuje na to, że jednak niestety nie. Chciałabym Wam powiedzieć coś mądrego, ale na ten temat chyba nie jestem w tym momencie w stanie. Po pierwsze, tak naprawdę nie ma nigdzie potwierdzenia, że P10 nie ma powłoki oleofobowej, a w warunkach domowych bardzo trudno jest to stwierdzić. Aczkolwiek dwie rzeczy, które zauważyłam w tym momencie. Jeśli chodzi o ślizg palca po ekranie, jest dokładnie taki sam zarówno z folią tą fabrycznie założoną, jak i bez tej folii, więc tutaj nie zauważam żadnych odstępstw od normy. Natomiast jeśli chodzi o zbieranie odcisków palców, to jest dokładnie na tym samym poziomie co z folią, więc też nie zauważyłam jakiejś zbytniej różnicy, a te odciski oczywiście za pomocą takiej fajnej ściereczki można usunąć. Dosłownie chwilę. Oczywiście trzeba się do tego przyłożyć, ale też nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to zrobić. Usuwanie odcisków palców czy wszelkiego rodzaju smug z ekranu jest tak samo uciążliwe, żeby nie użyć słowa upierdliwe, jak w przypadku folii. Nawet na tej folii pokuszę się o stwierdzenie, że odciski palców zostawały bardziej widoczne niż na ekranie. Więc no nie powiem Wam, czy folia jest potrzebna, czy nie, czy macie ją ścierać, czy nie. Jak widzicie, ja zdarłam i będę żyć z tym jakoś. A jeżeli stwierdzicie, że P10 potrzebuje dodatkowej ochrony, oczywiście na rynku jest cała masa folii ochronnych, począwszy od zwykłych, prywatyzujących, przez odporne szkła, szkła hartowane itd., więc możecie z tego korzystać, nie jest to wcale drogie, a na pewno ochroni Wasz telefon tak samo dobrze, jak ta folia fabrycznie założona na ekran. To tyle ode mnie, pamiętajcie jeszcze, że Huawei P10 wchodzi do sprzedaży w Polsce 21 marca. Jego cena w wersji z 64 GB pamięci wewnętrznej i dual SIM-em to będzie 2699 zł, natomiast do 23 marca możecie zamawiać to urządzenie w przedsprzedaży z gratisami w postaci kilku akcesoriów. Ich listę znajdziecie w linku poniżej. Ich wartość to 449 zł. Trzymajcie się, cześć!